Siemanko, to znowu ja, Nati, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. I dzisiaj, moi drodzy, no mamy taką, witam was w drugim dniu wyprawy w ogóle. Założyłem sobie te złote itemki, bo zawsze to jakaś zbroja. No i moi drodzy, poza odcinkiem zrobiłem wyjście tutaj dla konika, także od razu wyjdziemy z tego przeklętego kanionu. Ja poeksplorowałem tutaj, tyle ile było żelaza to wziąłem, mam 29 żelaza i uda mi się troszeczkę w tamtą stronę. Zobaczymy może, czy coś się uda znaleźć. Świątynia i wioska? Okej. Okay. Dobra, pokczampowo. W sensie... Ja zawsze spoko, nie? Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj. Na smyczy go. No, dawaj, chodź, koń. I lecimy do świątyni w takim razie. Próbujemy wejść od góry i dobra. Mek. Postawimy oczywiście. Zobaczymy. Okej, okay. Szmaragdy, złoto. Złota zbroja dla konia. Spoko w sumie zawsze. Na pewno żelazo. Kości też wezmę chyba. Chyba kości też wezmę. I nie wiem, bruk wywalę w sumie. Tych niczy nie biorę. Tutaj nie ma ciekawych rzeczy w sumie. Ewentualnie tylko to. Ale w sumie w dwóch skrzynkach były siodło, okej. Okay. O, i mamy książkę Łagodny Upadek, spoko. Jakby fajnie. I tu już nic nie ma. Dobra. Jakby to jest satysfakcjonujące mnie. Jakby wiecie co. Satysfakcjonujący mnie loot. Chociaż siodła już nie potrzebujemy. Gdzie tutaj jest, moi drodzy, wyjście? Chyba rzeczywiście musimy górą, bo tutaj gdzieś wyjście albo zasypane, albo się nie zaspełniło. Także chodź, koniku, lecimy do wioseczki. I dzisiaj już będziemy na odcinku wracać do domu, bo w sensie myślę, że całkiem syta jest ta wyprawa. Akurat mam motykę, to sobie pozbieram hejbale. Gdzie co, tą skórę wyrzucę. Skóry zawsze można gdzieś tam spotkać. I mam łóżko, to nie będę tutaj zabierał wieśniakom, tylko się sam prześpię w swoim łożu. Dobra, tutaj i okej. Okay. Punkt odradzania. Ja, wiecie, nie mam już tych kordów, bo wyczyszczono czat, bo jak się wychodzi z gry, to po prostu czyści czat i teraz nie mam za bardzo jak, wiecie jak zrobić, nie mam kordów, także no. Gdzie mój koń jest? Daleko nie mógł odejść, dobra, dzień dobry panie koniu. Ja bym chciał ci zbroję dać. O, i od razu, Jezus Mary, jak to wygląda dobrze. Pozdro 600, dobra. Chodź koniu. Zobaczymy, poeksplorujemy domeczki, zobaczymy czy mają skrzyneczki, poeksplorujemy domeczki, zobaczymy czy mają skrzyneczki. Jo, dobra. Taki blender przemysłowy, metalowa szklanka, mają fajne bloki tutaj glazurowane i terakoty. Wiecie co, chyba wezmę. Chyba wezmę, bo są ładne dosyć. Trzeba F5 zrobić i lecimy sobie. Sobie idę i raptem niespodziewanie spotkam wioskę. I powoli zaczynam wątpić, że
Idę w dobrą stronę. Jeszcze tu coś jest. Nie mam pojęcia. Jakieś struktury. Okej. Albo ja po prostu idąc tutaj, bo ja po prostu idąc tutaj, po prostu w międzyczasie, wtedy jak wszedłem na wyprawę, nie zauważyłem tego wszystkiego. Albo po prostu idę w złą stronę. Bardziej prawdopodobne jednak jest to drugie. Co mnie, nie powiem, nie uspokaja. Mam co prawda przy sobie cały swój majątek, bo ostatnio zginąłem, ale chciałbym jednak, wiecie, wrócić tam, bo tam było, wiecie, fajne rzeczy tam było. W sensie ja już się tam rozbudowałem, nie? I to jest mój w tym momencie jedyny problem. Widzę tu, jedyne co widzę to gdzieś jakieś struktury, w których nawet nie ma skrzynek. Albo jest skrzynka. Ale nie ma nic ciekawego oprócz tej skrzynki z mapą. Jest tylko wioska. A co mi da wioska, kiedy ja próbuję do domu pójść, w sensie wrócić? Nie wiem, moi drodzy, gdzie słuchajcie płynąć. Koordynaty X. No jednak się powiększają. Mamy tutaj, słuchajcie, wiecie co? Ruiny statku. No nie pogardziłbym. Pójdziemy. No ale co to mi w sumie da? Wcale nie miło by było, jakbym zginął. Nie ma tu nic ciekawego, także chyba se odpuszczę i lecimy dalej. Moja orientacja w terenie jest słaba, ale nie wiem, na razie się nie poddaję, na razie się, słuchajcie, nie poddaję i chyba, słuchajcie, jesteśmy blisko. Zobaczcie, to jest świątynia, w której my już chyba byliśmy. Tam też są jakieś lodowce, wiecie o co chodzi. Ale nie jestem w stanie odpowiedzieć. Tak, kurde, ej! Haha! Tak, to jest ta świątynia. Dobra. Dobra, moi drodzy. Jesteśmy uratowani, wiecie o tym. No tylko teraz to już jest inna kwestia. Jak jest to już inna kwestia, to będzie ciężko. Aha, moi drodzy, słuchajcie, no nie wierzę. Udało mi się w końcu dojść do domu, znaczy się dopłynąć, dojść, Nati, super jesteś. Udało mi się w końcu dopłynąć do domu, Boże, przekozacko, masakra. Już się bałem, że się nie uda, ale jednak się udało, jednak się, moi drodzy, udało. Także chodź, koniku, ja cię tu przypnę na razie. Czekaj to. O,
Tu cię przypnę, chodź do domku pod daszek. I tu cię przypnę. Także se bądź, fajnie będzie. Nie wiem, w jakimś odcinku pewnie ci taki garaż zrobimy. Ale chcę, wiecie co, zrobić mu płotki jeszcze. Zrobimy tak. Myk. Okej. Myk. Dobra. Teraz tylko coś muszę wyrzucić. I zaraz to podniosę. Dobra, na razie tak. Inny kolor drewna, nieważne. Na razie, żeby tak było, w sensie. W każdym razie, no cieszę się, bo udało nam się w końcu, wiecie, dojść. I to jest przekozackie. A ja w tym momencie będę sobie mógł zrobić, juhu, zbrojkę. Oczywiście nie tak, nie tym przyciskiem. Tak, o zbrojkę, moi drodzy. I buciki. Na razie. To dobra, wiecie co, na razie sobie zrobię tak, o, myk. Potem, dobra, raz. I teraz tak, raz. Myk i jeszcze tylko zrobimy myckę, tak? Czy nie? Nie, spodnie. Także prosiłbym i spodnie. Nie, tak się robi spodnie. Tak się robi spodnie, dziękuję. Dobra, i mamy full iron set. Dobra, i tyle chlebków i myk. I jeszcze nam zostało. No to nieźle. Dobra, to robimy taką sprawę. I jeszcze na jeden wystarczy. Okej. No, mamy 2 staki i 6 chlebków. Spoko. Kozacko. I będziemy się już widzieli niedługo w kolejnym filmie na kanale. Słuchajcie, dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Cześć!